Cześć, tu Ernest! I wczoraj około pierwszej w nocy mechy w końcu zostały znerfione. Zaszło kilka zmian, które według mnie były nieuniknione. Od tamtego momentu mechy mogą załadować tylko 6 rakiet co jedną serię, zamiast 10, jak to było przed nerfem. Do tego same rakiety wystrzeliwują się z gorszą szybkostrzelnością. To pomoże ofiarom mecha nie tylko szybciej się przygotować na deszcz rakiet, ale też i da większe szanse na przetrwanie, gdy już zaczną uderzać. Dla porównania oto jak mech strzelał rakietami wcześniej. Poza tym dopalacz mecha odnawia się co 5 sekund, zamiast 3. A gdy jest w powietrzu, dopalacz działa o 33% gorzej, przez co daje mniej prędkości niż kiedyś. To nie wszystko. Mechem nie można już zbierać maców. Tupnięcie już nic nie daje. Na koniec listy nerfów twórcy gry zapewnili, że mechy będą pojawiać się coraz rzadziej, w każdej możliwej fazie gry. Te nerfy jednak nie zaszły za darmo. Mech ma teraz o 250 punktów zdrowia więcej, czyli w sumie 1250, a do tego odnowienie osłony strzelca kosztuje teraz tylko 75 maców, zamiast 200. Wszystkie te zmiany mają zmniejszyć mobilność mecha oraz dać jakąkolwiek możliwość na przeżycie graczom, którzy grają pieszo i właśnie podleciał do nich mech. Co wy o nich uważacie? Czy gra wam się teraz lepiej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja jeszcze nie miałem okazji pograć za wiele na duo. Mówię o duo, bo na duo właśnie gra mi się najgorzej przez mechy. Okej, dobra. Trzymam kciuki za Fortnite. To krok w dobrą stronę. Jak już jesteśmy w temacie mechów, to płynnie możemy poruszyć temat czegoś jeszcze ciekawszego. Ostatniego wieczoru, kompletnie znienacka, Fortnite zaskoczyło nas takim oto zdjęciem. Fortnite wstawiło to na swojego Twittera, Instagrama i tak dalej, bez żadnego komentarza. Do dyspozycji mamy samo zdjęcie, a na tym zdjęciu widać dokładnie odbicie na masce Przybysza. Przybysza już chyba każdy zna. Na początku chciałbym jeszcze powiedzieć, że to ujęcie wygląda bardzo ładnie. Dobra, przyjrzyjmy się. W odbiciu na hełmie Przybysza widzimy, jak jest składany albo rozkładany jeden z wielu mechów. Ale to, że organizacja Przybysza miała już jakieś powiązanie z mechami, wiemy od drugiego zwiastuna sezonu 10. To zdaje się tylko potwierdzać, że mech to albo kolejne dzieło Przybysza, albo coś, co jest mu dobrze znane. Zwróćmy też uwagę na lokalizację, w której znajduje się Przybysz oraz urządzenie do składania mechów. To jest oczywiście jeden z magazynów w stałym składzie, a dokładnie ten. Ale co ciekawe, dokładnie ten hangar został dodany do trybu kreatywnego i w trybie kreatywnym nosi nazwę magazyn gościa. Tym gościem jest Przybysz. W anglojęzycznej wersji Fortnite możemy się dowiedzieć, że to hangar tak zwanego Visitora. Visitor to nazwa Przybysza po angielsku. Więc tak, jest możliwość, że to Przybysz budował mechy. A tak serio, to jeszcze zobaczymy. To dopiero szczyt góry lodowej tego wątku fabularnego. Musimy jeszcze poczekać na kolejne podpowiedzi od samego Fortnite. Wiemy, że za mechami stoi ta oto organizacja. I Przybysz niekoniecznie musi z nimi współpracować. Przybysz może składać tego mecha, ale może go też rozkładać na części, aby zbudować coś jeszcze potężniejszego. Jest możliwość, że Przybysz przed nimi uciekał. To by w miarę wyjaśniło obecność mecha w punkcie zerowym, czyli w miejscu, przez które Przybysz przebijał się przy strzelinie swoją rakietą. Na pewno rzucę okiem na wasze komentarze na ten temat. Wspólnie uda nam coś się z tego ułożyć. W temacie zmian na mapie to na pustynnym terenie, między Meksykiem a stacją benzynową, pojawił się nowy nadajnik strzelin, bo tak to nazywają oficjalnie twórcy gry. Już wkrótce na niebie powinna pojawić się kolejna wyrwa i miejmy nadzieję, że w tym miejscu nie będzie powtórki z wydarzeń, które miały miejsce w ośrodku sportowym obok wykrzywionego miasteczka. Tam też miała powstać wyrwa, ale niestety nadajnik strzelin uległ awarii i całe to miejsce zamieniło się w dziurę. Na pustynnym terenie powróciłyby oczywiście mokre moczary. To w końcu one tutaj były przez 4 sezony od początku gry, aż do 5. sezonu, gdy pojawiła się na ich miejscu pustynia. Jak już mówiłem, mam nadzieję, że ten nadajnik nie nawali. Zauważyłem, że w jednym jedynym miejscu, gdzie miała powstać gałąź wyrwy, której nie było w 4. sezonie, nadajnik wybuchł. Pamiętam, że nad pustynią była wyrwa, więc tutaj wszystko powinno pójść zgodnie z planem. Zobaczymy, co twórcy przygotują w tym miejscu. Zombiaki już są, dziki zachód już jest, zgliczowane rzeczy już są. Macie jakieś propozycje? I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.